popatrzymy na sytuację gospodarczą w Polsce przez pryzmat tego, co widzi szef finansów drugiego największego banku w Polsce, banku Pekao S.A., wiceprezes do spraw finansowych tej firmy, Tomasz Kubiak, będzie naszym gościem. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, ja zacznę od takiego tematu, który powinien się panu spodobać. To będzie taki temat gratulacyjno-pochwalny. Jesteście pierwszym bankiem, który umożliwia podpisywanie dokumentów dowodem osobistym, elektronicznym i ePłatePem. Gratuluję. Jak udało wam się osiągnąć ten sukces? Dziękuję bardzo. Bank Pekao od szeregu lat był taką instytucją, która wykazywała się ogromną innowacyjnością. Byliśmy pierwszą instytucją, która wprowadzała karty kredytowe, bankomaty w Polsce. Również nasza aplikacja PeoPay, czyli nasza aplikacja mobilna, była jedną z pierwszych, więc myślę, że innowacyjność w jakiś sposób mamy w genach. Natomiast jak pan tutaj w tym kontekście koronawirusa słusznie zauważa, jest to niezwykle istotne właśnie w tych czasach, żeby budować te kanały nowe komunikacji zarówno z pracownikami, tu home office, jak i z klientami, oczywiście. Jak i przede wszystkim z klientami właśnie. No dobrze. Panie prezesie, no to teraz trochę pochwaliłem pańską firmę, to pozwoli pan, że zapytam od innej strony, bo tak sobie patrzę na wykres roczny akcji Pekao S.A. No i w marcu cena akcji spadła z ponad 100 zł do trochę ponad 50, no troszkę odzyskała, doszła do 60 zł, ale no, ten poziom w tej chwili jest dużo niższy i ja wiem, że zarząd nie zarządza kursami akcji, ale pytanie brzmi, jakie są perspektywy drugiego kwartału dla państwa? Czy ten biznes, który teraz robicie w tych trudnych ekonomicznych czasach, może nieco się, że tak powiem, poprawić? Na pewno kurs akcji rzeczywiście mocno ucierpiał w czasach tej pandemii. Nie tylko banku Pekao S.A., nie tylko banków polskich, bo bank Pekao reagował podobnie jak banki w Polsce. Natomiast również banki europejskie. Oczywiście w czasach takich spowolnienia gospodarczego banki tworzą więcej odpisów kredytowych i z reguły są takimi cyklicznymi spółkami, więc jest to dosyć normalne zachowanie. Perspektywy na ten rok dla sektora bankowego na pewno nie są łatwe. Przede wszystkim mamy spadek obniżenia stóp procentowych. One są na historycznie niskich poziomach. Niedawno mówiliśmy o poziomach blisko 2%, teraz mówimy o poziomach blisko 0%. Czyli można by powiedzieć, że banki przestały zarabiać na jednym ze swoich produktów, czyli depozytów. Ta marżowość jest praktycznie zerowa w tym momencie. Na pewno wspominaliście państwo o ogromnym działaniu PFR-u i BGK w zakresie wspomagania polskich przedsiębiorców i to będzie bardzo ważne, ale na pewno też będą ofiary tego kryzysu, zarówno wzrośnie bezrobocie, jak i będziemy mieli jakieś upadki przedsiębiorstw i na pewno to jest kolejny element, który będzie dotykał wyniki banków w tym roku, więc na pewno należy się spodziewać na dużo słabszych, znacząco słabszych wyników niż w zeszłym roku. Co do perspektywy banku Pekao, zarówno drugiego kwartału, jak i całego roku, no to nasze wyniki z reguły charakteryzowały się jedną z najwyższych stabilności w sektorze. Bank Pekao zawsze prowadził bardzo konserwatywną politykę kredytową i zawsze pokazywaliśmy jeden z niższych kosztów ryzyka i jednej z niższych wrażliwości w ogóle na cykle gospodarcze. Więc spodziewamy się stabilnych wyników na tym etapie, natomiast na pewno one będą znacząco niższe niż zeszłoroczne. Ale wasz szef ryzyka całkiem niedawno zrezygnował. Jednocześnie te wyniki są słabsze. Czy ta proporcja zeszłego roku do tego roku za pierwszy kwartał utrzyma się mniej więcej liniowo w drugim kwartale, czy coś się poprawi? No, na konferencjach, czy to dziennikarskich, czy to inwestorskich, mówiliśmy o tym, że
że rząd wielkości połowy wyniku zeszłorocznego, no to jest taki wynik plus minus, którego należy się spodziewać w wypadku czy to naszym, czy sektora bankowego, więc rzeczywiście takich proporcji należy się spodziewać mniej więcej. Proszę mi powiedzieć, czy trudniej jest dostać w Banku Pekao S.A. kredyt na mieszkanie? I czy w związku z tym spodziewacie się jakichś zmian na przykład na rynku nieruchomości, które z jednej strony byłyby jakimś czynnikiem ryzyka z punktu widzenia zabezpieczonych nieruchomościami kredytów, a z drugiej strony jakimś czynnikiem ryzyka dla osób, które posiadają w majątku mieszkania? Myślę, że generalnie w polskim sektorze wszystkie banki musiały dostosować swoje polityki kredytowe do bieżącej sytuacji rynkowej, tak samo jak musieli to zrobić konsumenci. Czyli naturalnej, my obserwowaliśmy na przykład spadek popytu na kredyt, na przykład konsumpcyjny, rzędu powiedzmy 60% rok do roku. 60% mniej było popytu na pożyczki konsumpcyjne i również banki na przykład pomniejszały kwoty potencjalnych pożyczek po to, żeby klienci też płacili mniejsze raty. Więc sprzedaż na przykład kredytów hipotecznych w naszym wypadku praktycznie nie ucierpiała w czasie tego kryzysu i sprzedajemy podobne poziomy kredytów konsumpcyjnych. Rozumiem. Będziemy, panie prezesie, to uspokajające, jak każdy sygnał normalności w tych trudnych czasach. Bardzo serdecznie dziękuję.